Čaučka, to je už tretí odtinek z Instagramovička. No i v tom odtinku možno pôjdeme na festival, mám takú nádeje. Ale na razie musíme zadbať o potreby Holly. Na pewno musi się załatwić. Umyj się jeszcze, na przykład kąpiel z dodatkami. Z lawendową pianką. A potem może coś ugotuj. Na przykład bakłażana w sosie słodko-kwaśnym albo no nie. To ostatni jadłaś. To tost z serem. I weź dla rodziny, to wtedy zostaną ci 3 porcje na kiedyś. Okej, okay, a jak tutaj wszystko zrobisz, jeszcze potem sobie usiądź i oglądaj kanał kulinarny, ci podrosną umiejętności. I zaproś wtedy Akirę. Jaką masz fajną maseczkę błotną. I fioletowa pianka, lawendowa. Zasnęłaś? Mam nadzieję, że nie. No, kąp się, kąp. A, w sumie to z nami będziemy mogli poczęstować Akirę. Dzisiaj mam podobną fryzurę do Akiry, bo mam grzywkę związaną tak gumeczką, tylko mam ją przypiętą, Akira ma tak... tak. Ile ty się kąpiesz? Kurczę, zanim ty się wykąpiesz, to już będzie noc. Wstawaj. No, halo, no. Teraz ugotuj. Nie wiem, od kiedy się trzyma deskę i chleb w lodówce, ale jak kto woli. Nie no, chleb ten trochę taki zimny może być, nie? Ale deski też nie słyszałam, żeby ktoś trzymał deskę z chlebem. Bo na przykład tam, nie wiem, deska z szynką albo coś, no to rozumiem. Ale tak deskę samą, jeszcze chleb. Te tosty tam przelałaś na ten talerz i się nagle zrobiły tosty. Nie no, pozdro. Fajnie. Okej. Okay. O ty, Penny. Słyszała, że coś gotujemy. No to zaproś na posiłek. Będzie Akira. Zrobi się takie spotkanie w sumie. Wstawaj. No wstawaj. Akira jest smutny. Ej, no macie klucz do mieszkania. W sumie Akira ma. Mógłbyś wejść. No to Akira też wchodź. Gdzie ja cię mam to kliknąć? Nie wiem, opowiem dramatyczną historię i teraz rozmawię tutaj. Może w taki sposób. I zawołaj na posiłek. Penny i naszego tosta, którego nie dokończyliśmy. Fajnie, nie? Ojej, ty jesteś smutny, to spróbuj ją pocieszyć. Go, przepraszam. Ją. A pan Penny sobie je tosta z serem. O, pocieszyliśmy go chyba. Okej, ty Akira też zjełeś tosta i została nam jedna porcja, akurat na przykład jutro na śniadanie. Kurczę. Okej. Porozmawiajcie sobie, no, taka cisza. Poznaj go, pewnie też możesz poznać. Rozmawiaj o zainteresowaniach, a tutaj możesz na przykład rozmawiać o pracy.
No, gadajcie, gadajcie. Bardzo mi zależy, żebyśmy z Akirą mieli dobre relacje przyjacielskie. Bo w sumie, no naprawdę bym chciała, żeby to był nasz chłopak. A Penny opowiedz śmieszną historię na przykład. A ona sobie gra. Akira się zgadza, że wegetarianizm nie jest aż taki straszny, jak się mu wydawało. No to dobrze. Ale ty masz dużo nastójników, ja nie mogę. Plotkuj. No spoko. Dobra, weź to może sprzątnij. Usiądź i rozmawiaj tutaj i na przykład oglądaj grę. To ci zabawa podrośnie. Mam nadzieję. Jestem ciekawa, bo ona miała jeden talerz, zgarnęła drugi talerz i nagle pojawiła się tam szklanka. Ja nie wiem, czy ona ten talerz magicznie zmieniła w szklankę, no ciekawe, logika Simsów. Kobieto, czy ty wiesz, że ty masz tutaj zlew? Bo nie wydaje mi się, no patrzcie. Ona pięknie myje sobie naczynia w pomywalce, toalet. W sumie mamy z Akirą w miarę dobre relacje. Może pochwalimy ją wygląd. Ciekawe, co on na to. O, pieniążki chyba jakieś tam przyleciały. Nie, nie, spać, nie. Stój, 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 stój. Pochwal wygląd Akiry. Ciekawe, co on na to. No. Wiesz co? Masz ładne włosy i ładnie się dzisiaj ubrałeś. I jak tam z waszymi relacjami? Nie macie romantycznych jeszcze? Czekać, no bo ja chcę, żeby oni mieli chociaż taki jeden malutki kawałek romantycznych. O, wymień się numerami, będziecie mogli do siebie swobodnie dzwonić. Będzie chociaż taki malutki kawałek romantyczny? Czekaj, sprawdzę. Czekajcie, w sumie. No nie ma! Kurczę. On jest naszym sąsiadem od kiedy? Dobra, nie wiem. Ale teraz już idziemy spać. Przyspieszę, no bo tam nie ma sensu czekać 3 minuty, aż ona się wyśpi. Jest 22? Penny, zapukaj uprzejmie. Penny, przeszkadzasz mojej simce. Jeżeli nie przestaniesz, to się do ciebie moja simka nie odezwie. Jest przez ciebie zdenerwowana, ty. Narzekaj gniewnie na hałas. Masz przestać słuchać tej głośnej muzyki, to mi bardzo przeszkadza. Imprezę rób sobie kiedy indziej. Przepraszam, rzeczywiście wykazałam się brakiem wyczucia. Spróbujemy być nieco ciszej. Spróbują. Czyli pewnie jakaś impreza. Nie zaprosiła mnie. O nie. W sumie to moje synki. No bo raz mówię, jakby ta synka była mną, a raz inaczej, takie dziwne. No to idź dalej spać. Tak, śpi, śpi, śpi. No i dzisiaj pracujemy z domu. Przynajmniej mam taki plan. Skorzystaj, jak się obudzisz. No, pokazuj mi, że 7 jest tak naprawdę 4, jak się zatrzyma. Okej, wstawaj. Tak, teraz otwórz. Weź to z wczoraj.
usiądź z tymi tostami i oglądaj kanał kulinarny. Ty masz oglądać kulinaria. A właśnie, kiedy się do nas dotarły jakieś rachunki czy coś? Jak był listonosz w poprzednim odcinku? A, dobra, nie wiem. No, tutaj siadaj. Pracujemy z domu dzisiaj, bo chciałabym iść na festiwal, a ciekawe, czy z festiwalu się będzie można zameldować. Zamelduj się na Polanie Majszuno i zaktualizuj status 2 razy. A właśnie, dawno statusu nie, przez 2 odcinki już status nie był aktualizowany, tak więc aktualizuj i dwa razy pod rząd, będzie fajnie. Musimy dużo rzeczy wstawiać, żeby mieć obserwujących i lajki. Ciekawe, czy tam są lajki. Kosza na śmieci nie mamy. Kosza na śmieci nie mamy, chciałam napisać. A tutaj u pierwszy kot na śmieci dla dziecka. O. Jesz tego tosta ile? Nie jesteś już głodny, pewnie tego przytyjesz, no ale dobra, w razie czego mamy maszynkę do lodów, to zrobimy ci lody na odchudzanie. Albo będę teraz, nie będę zmywać, tylko będę wszystko dawać do kosza na śmieci, bo ja chcę zobaczyć, jak to wygląda wrzucanie śmieci do tego okienka. O tego okienka. Zostaw ten kanał w spokoju. Jesteś ogarnięta. Jak zaktualizujesz status 2 razy, to idziemy na Polanę Majszuno. Minus 20 obserwujących? A nie, okej, 20 nowych obserwujących mamy. I mamy łącznie 40 obserwujących. A teraz nam przybyło 25 i mamy 65 łącznie. Nie przeglądaj sieci, tylko podróżujemy. Możemy z Akirą. W sumie. No bo to jest nasz jakby przyjaciel albo bardzo, bardzo dobry kolega. I nie mogę się doczekać, aż chociaż będą mieli taki maluni kawałek romantycznych. No bo wtedy już to znaczy, że może coś wyjdzie. Że będą parą. Ile to się ładuje? Ja cię kręcę. Okej, Polana Majszuno. A co daleko? Pójdziemy tam, zameldujemy się i idziemy na zlot zapaleńców. Najlepiej. Ale to jest ładnie. O ja. To podejdź tutaj razem. Usiądź tutaj razem. Zapytaj, jak to by minął dzień, chociaż jest dopiero 11.40. I pochwal wygląd kolejny raz. Może teraz coś wyjdzie. Co to? A, latarnia. Tak z daleka wyglądało. O, z takiego wrócił jak jakieś pudełeczko. O, mamy. Mamy pasek chromatycznych. Okej, no to popraw humor teraz, już więcej nie będziemy tam do niego mówić, bo to trzeba powoli, nie wszystko naraz. O, albo na przykład opowiedz śmieszną historię. I zamelduj się i idziemy. Ja cię kręcę, już się bardzo są ujemne, a tutaj po prostu była burza. Kto?
Erika? Suzuki? Suzuki. Tylko mi się to skojarzyło z marką samochodu? Suzuki. Ok, 85 obserwujących. Nic więcej nie możesz zrobić? No, widzę, nie. No to wybierzcie nas dla zapaleńców. No, z Akirą i możemy wziąć jeszcze na przykład Miko albo Penny. Penny. No, nie jest na pewno. Okej, już jesteśmy. Jakie? Co to jest? Jakiś super bohater? Lama? O matko. Chodzi, rusza w tanę. A gdzie ty tańczysz? A gdzie niech też potańczy. Tańczę razem. To przerwi sama tańczenie. I tańcz z Akirą. O, a potem badaj kosmos. Dobra, możesz już przestać tańczyć. Mamy awans? Tak. Jak pójdziemy do pracy, to będziemy mieli awans. I leci Holly w powietrze. Tylko żeby jej się tam nic nie stało. Problemy techniczne. Okej, sprawdź to. Nie będę tego czytać, bo to będzie długie. Chodzi mi tak na głos. Widać cię tam, Holly? Widać jakieś X. To jest chyba twoja rakieta. I co z tego będzie? Wraca? Trzy. Bach. Wróć do domu. No spoko. Rozumiem. Poznaj Akira, to już go znasz w 100%. Poznaj kogoś nowego. Okej, już się robi. Nancy. Zrób fotkę z ręki z cosplayerem. Hackathon dobiegł końca. Darling Walsh zasługuje na brawa za zajęcie pierwszego miejsca z wynikiem 73 punkty na 100. O jacie, szkoda, że my nie braliśmy żadnego udziału. No zrób sobie fotkę z ręki. Zrobisz sobie z nami fotkę? O, chyba nie chcę. No spoko, rozumiem. Akira, gdzie ty zniknąłeś? Ty jeszcze tam. Też w sumie możemy tańczyć. Oni sobie tutaj tańczą. Penny też z nimi tańczy. Wywija teraz. To na tyle w tym odcinku. Czekajcie na kolejne. A jeżeli ten się wam podobał, dajcie łapkę w górę. No i wpadajcie do mnie na Musical.ly, Snapchat, no i oczywiście Instagrama. Wszystkie nazwy macie w opisie. Pa, pa! I know we're gonna be, yeah. I wanna be, I wanna be.